Witamy Państwa bardzo serdecznie. To piękne sobotnie popołudnie. Zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj w Kodniu. Ważny dzień dla Ochotniczej Straży Pożarnej, dla naszych ruchów. Poświęcenie samochodu. Pan sekretarz już przywitał, mi zostało tylko podziękować ministrowi Marcinowi Romanowskiemu za to dofinansowanie, które otrzymaliśmy z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 214 tysięcy złotych. Chciałem podziękować jeszcze panu tu brygadierowi, komendantowi PSP Biała Podlaska za wskazanie nam, podpowiedzenie nam, gdzie tych środków szukać, bo to była pana inicjatywa. Dziękuję panu bardzo. Życzyłbym sobie, żeby to auto naszej społeczności wszystkim służyło jak najdłużej. Ja właśnie w imieniu wójta gminy Kodeń i prezesa zarządu gminnego, jak i strażaków tutaj w ich imieniu chcę właśnie wszystkim, którzy się przyczynili do pozyskania tego samochodu, bardzo serdecznie podziękować. Wszyscy wielce szanowni państwo i wy przede wszystkim, drodzy druhowie, chciałbym przede wszystkim przekazać podziękowania. Podziękowania wam, bo one wam przede wszystkim się należą. Ja cieszę się, że my jako administracja rządowa, jako Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundusz Sprawiedliwości możemy pomagać tym, którzy bezpośrednio niosą pomoc osobom potrzebującym, ofiarom wypadków komunikacyjnych, również ratują życie, zdrowie i mienie w innych incydentach. I cieszę się, że możemy wspierać właśnie was, bo to wy poświęcacie wasz czas, to jest służba, a nie praca. To robicie bezinteresownie, często z narażeniem zdrowia, niejednokrotnie życia. Bardzo się cieszę, że Fundusz Sprawiedliwości, z którego środki nie pochodzą z podatków, nie pochodzą z podatków, które my płacimy, tylko mówiąc już tak wprost, pochodzą bezpośrednio od przestępców, z kar, z kar pieniężnych, z nawiązek, mogą być przeznaczane za waszym pośrednictwem poprzez ten sprzęt dla tych, którzy są poszkodowani. Poświęcenie obozu strażackiego to swoisty krzest. Boże nieskończonego miłosierdzia i niezmierzonego majestatu, niech nie szkodzą im przeciwności i nie zrażają ich trudu. Obdarz ich zdrowiem i roztropnością, aby dzięki opiece Twojej prawicy szczęśliwie osiągnęli cel swoich szlachetnych pragnień. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.